Ojciec Jan Góra w większości z nas kojarzy się ze spotkaniami młodych na Lednicę. Ale przecież zanim Lednica, to już wcześniej spotykał tych, którzy zastanawiali się nad tym, co dalej w swoim życiu, którzy próbowali różnymi drogami znaleźć Chrystusa. Dziś w naszym studiu ojciec Nikodem, który jeszcze w czasach bardzo wczesnej młodości spotkał ojca Jana Góra i poniekąd też dzięki niemu jest jednym z Dominikanów. Tak, to prawda. Ojca Jana Górę spotkałem w 1979 roku. To dla niektórych zdaje sobie sprawę młodych ludzi. To jest w ogóle jakaś abstrakcyjna data, przedhistoryczna prawie. Yy, I spotkałem Jana Górę w 1979 roku, czyli na, spo, na spotkaniu z papieżem w Krakowie. Papież yy, w czerwcu 1979 roku odprawił mszę na błoniach, w której uczestniczyło prawie 3 miliony ludzi. I ja z moim kolegą pojechałem z Poznania, z ósmego liceum Adama Mickiewicza. Razem chodziliśmy do, do, do szkoły. Wsiedliśmy w pociąg, który się nazywał Wawel, i z Poznania pojechaliśmy do Krakowa tam nas przyjęli ludzie na dworcu mówili szukacie noclegu chodźcie do nas chodźcie przenocowaliśmy u rodziny na Azorach potem nas zaprowadzono na błonia ja zobaczyłem wspaniałe błonia które wcześniej nie widziałem tysiące miliony ludzi i uczestniczyłem w mszy świętej okazuje się że w tej mszy świętej uczestniczył uczestniczył w czasie tego spotkania Jan Góra, który przyjechał ze swoją młodzieżą i po spotkaniu mój kolega, który mnie zabrał na to spotkanie, poszliśmy do klasztoru dominikanów na Stolarskiej 12. Tam gdzie jest kościół Świętej Trójcy, relikwie Świętego Jacka Pierwszego Dominikanina i w refektarzu spotkałem Jana Górę. Mój kolega wtedy mi opowiadał że chcę wstąpić do Dominikanów. Ja się też zastanawiałem nad tym, nad powołaniem swoim, ale nie wiedziałem, gdzie, gdzie, gdzie pójdę, do jakiego zakonu. I zaprosił mnie kolega do dusz który które prowadził ojciec Jan Góra. Ojciec Góra był wtedy piękny, młody, czarny. Miał takie, prawda, góralskie rysy, ale szlachetne. Dziewczyny za nim szalały. Miał piękny głos. Był przed cudowne kazania mówił. No i ja zacząłem chodzić do duszpasterstwa szkół średnich schron, jak to, to się nazywało, i w ten sposób spotkałem Jana na No i tak się zaczęła moja historia. I potem już wiedziałem, że, że mam wstąpić, do, że, że wstąpię do Dominikanów, że chcę być tak jak Jan Góra Dominikaninem. Tak się zaczęła moja historia z nim. Dla mnie ojciec Jan Góra jest moim duchowym ojcem i Kimś, kogo niezwykle kocham, kto wiele wniósł w moje życie, jego życie się też jakoś splata z wizytami papieskimi, z Janem Pawłem. Yy, mogę powiedzieć też, że moje życie zakonne i kapłańskie, no, się zaczęło od. Ta inspiracja do takiego życia duchowego zaczęła się od, właściwie od Jana Pawła II. Ale Jan Góra jest tą drugą osobą, która zresztą tak bardzo była zaprzyjaźniona z Janem Pawłem II. I te dwie osoby w moim życiu są, w moim widzeniu są tak blisko siebie. I one są dla mnie też bardzo ważne. Także tak się zaczęła moja historia. No Na pewno ojciec Jan Góra nie był tym pierwszym zakonnikiem, którego ojciec spotkał w swoim życiu, ale co było takiego charakterystycznego, że jednak tak bardzo utkwił w pamięci, że jednak tak mocno się zapisał. Ja znowu aż tak wielu zakonników nie, nie spotkałem w swoim życiu wcześniej ponieważ no nie pochodziłem z rodziny, która narzucała się Panu Bogu, tak mogę powiedzieć. Moi rodzice są katolikami, no ale to, to różnie to jest w rodzinach. Więc znowu aż takiego kontaktu z duchownymi nie miałem. Gdzieś wiedziałem, że są franciszkanie, benedyktyni, ale w zasadzie się nie spotykałem z, z, z zakonnikami bardziej, z księżmi z mojej parafii. To, to moja była taka krótka perspektywa kościoła. Jan Gura był pierwszym Dominikaninem, którego poznałem. A co było charakterystyczne dla, 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 dla ojca Jana, to jest to, że, że ten człowiek yy, yy, mówił w taki niezwykły sposób o Panu Bogu. To był artysta i to był ksiądz jednocześnie. Ja pamiętam jego kazania, to, to były kazania przepiękne, bo mówił w sposób taki bezpośredni, e, mówił w taki sposób, że, no ja rzeczywiście coś we mnie się głębokiego uruchamiało, ale pamiętam, że, że w jego kazaniach było, było coś, czego nie było w innych kazaniach, on na przykład mówił, cytował nam wiersze Norwida, poezję Norwida, Mówił o świętym Stanisławie, mówił w, w jaki sposób on mówił. Jan Góra miał, miał coś takiego, że miał wspaniały głos, ale jednocześnie on był niezwykłym mówcą i myślę, że, że łączył sobie w sobie dwie tradycje. Można powiedzieć tak, że coś takiego było w nim, co, co miał papież. Papież był wychowany na teatrze rapsodycznym. I potrafił mówić. Jak papież mówił, no to wszystko to brzmiało, prawda? To było coś wspaniałego. I Jan Góra też potrafił mówić, tak jak w teatrze. A z drugiej strony był człowiekiem też dowcipnym, i w tym, jak gdyby przekazywał tradycję dominikańską, ponieważ u nas takich kaznodziejów wesołych, prawda, dowcipnych nie brakowało. Takim najlepszym przykładem to może być ojciec Joachim Badeni, który z właściwie karierę taką ogólnopolską to zrobił po śmierci, kiedy wydano jego książki, spisane wcześniej z, z konferencji, które wygłaszał. Ja, I ojciec Joachim nie był człowiekiem niezwykle dowcipnym. I Jan Góra miał też ten dowcip. I on łączył tą powagę, taką jaką mał papież, prawda, a jednocześnie, no i powagę w podejściu do słowa, to było z szacunkiem wypowiadanie słowa, prawda, tak jak należy. Jan Góra nie, 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 nie czytał z... Tak, zwykli ludzie Ewangelii. On czytał ją w sposób taki nadzwyczajny. To wszystko brzmiało. To, to, to wtedy cała ta Ewangelia, prawda? Ewangelia to był, to, to był obraz przekazany głosem, a jednocześnie to było dowcipne. I myślę, że w tamtych czasach y, tego bardzo brakowało. Myślę, że tak jak i, dzi i dzisiaj, że, że Słowo Boże jest przekazywane w sposób godny i jest wypływanie. Y, kaznodzieja wychodzi na głębie, przekazuje głębie Ewangelii, to nie jest mówienie o niczym, to nie jest zabawianie słuchaczy. Jan Góra nigdy nie, za, nie zabawiał słuchaczy, a jednocześnie nie ma koturnowości i sztuczności. I to, to mnie bardzo ujmowało w, Jan, w Janie Górze. To znaczy, to był prawdziwy kaznodzieja. Wiedziałem, że to jest że jest zakon kaznodziejski, bo my się nazywamy zakonem kaznodziejskim w Dominikanie. I że Jan Góra jest prawdziwym kaznodzieją. I dlatego Ujęło mnie to, że, że można być takim człowiekiem, że można być takim wspaniałym księdzem. Jego otaczało mnóstwo młodzieży. Te msze święte, na które chodziłem, a Jan Góra w tamtych czasach, to jest przełom lat 70. i 80., odprawiał msze dla młodzieży o godzinie 17. W Poznaniu te godziny, o godzinie 17. msze, odpra które odprawiał Jan Góry, były słynne. Przychodzili różny, różni ludzie. Przychodzili aktorzy, na przykład Wiesław Komasa, który, który jest no, znanym aktorem, który uczy też sztuki teatralnej i aktorstwa w Warszawie, bo, bo jest profesorem na Akademii Teatralnej i, i słuchali z otwartymi buziami. Gromadziło się nie, niezwykłe środowisko ludzi. Te były artystyczne, bo... bo były i skrzypce, i, była, i, i, i były śpiewane kanony teze, i było kadzidło. Ym, no to było wspaniałe, to co mogę powiedzieć. Jan Góra się do tego bardzo też przykładał. Zawsze, mm, zawsze przed mszą była próba, on wychodził do, do ludzi, kazał nam, uczył nas śpiewu. Ja pamiętam, że się wtedy <klujny> nauczyłem w ogóle pierwszych słów po łacinie: prawda? kanony teze którą wykradał z tezę. Tak jak on mówi, że wykradał, no, no brał karteczki, które, na których były kanony, i on pierwszy przy, przywoził te, jako pierwszy właściwie przywoził te kanony, zanim w ogóle TZ w Polsce stało się modne i słynne, i zanim polska powiatowa, gminna zaczęła przyjeżdżać, bo wtedy już był taki okres, kiedy wszyscy przyjeżdżali na spotkania teze, że nie, mógł, nie mogli się Polacy zmieścić, czy w Paryżu, czy, 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 czy w Wiedniu, czy w Budapeszcie. Mówię o tych spotkaniach z młodzieżą na przełomie roku. Jan Gura pierwszy przy, przywoził te teksty, zanim ktokolwiek słyszał o tezę. Młodzieżą tłuk kanony. Śpiewaliśmy je na kilka głosów. Ja się po raz pierwszy wtedy spotkałem z kanonami śpiewanymi, z pieśniami wielogłosowo, po łacinie. Nigdy nie słyszałem po łacinie, bo albo śpiewaliśmy Serdeczna Matka, albo Jakieś inne pieśni, prawda, które mi się mniej lub bardziej podoba, podobały. Czasami się wydawało, że to jest dobre dla babek starych, a Jan Góra śpiewał te pieśni po łacinie, w nie, w jakieś prawda, tajemnicze pieśni, prawda, które się nazywały kanonami i, i nas tego uczył i to, to mi bardzo imponowało. Ja od wtedy odkrywałem, jakie skarby są w kościele. Jan Góra mało też kto wie, ale yy, Jan Góra na przykład, kiedy przyszedł do Poznania, to przed nim był duszpasterzem ojciec Pius, ale on z kolei uwielbiał gitary, no i to, to było ładne, no ale to, to w tym nie było tradycji kościoła. Się, niektórym się to strasznie podobało. Gitary były wszędzie, a Jan Góra zaczął odkrywać skarby kościoła, ale to w taki sposób, że to chwytało młodzież za serce. To, co wydawało się, że jest w ogóle zamieszchłymi zamierz, czasami jakąś mało interesującą przeszłością. Coś, co było kiedyś, ale nie dla nas dzisiaj, bo jesteśmy nowocześni, to on pokazał, wyciągnął te perły i pokazał, zobaczcie, jakie są skarby kościoła, i śpiewał psalmy, na przykład Gomułki, yy, piękne teksty, gdzie, pełne poezji, prawda, staropolszczyzny. No, myśmy byli dumni, że my to śpiewamy. Myśmy, na, pamiętam nawet takich chłopaków i dziewczyn, którzy, którzy nawet byli tacy no, pyszałkowaci i pokazywali, co to oni nie są. No to, trzeba pamiętać, że to młodzież średnich była i oni się wynosili, że oni nie są oazą. prawda? Czasami ich trzeba było strofować, mówię, no nie wynoście się, głupi jesteście, no, bądźcie trochę, trochę pokory. No iśmy śpiewali te różne pieśni. <laughs> Jan Góra przecież rozpoczął też w Poznaniu roraty. Na wcześniej na roraty yy, przychodziło do, w naszym klasztorze, do naszego kościoła kilka babek rano i góra objął te roraty i kiedy objął roraty, to nagle zaczęła przychodzić młodzież i zaczął śpiewać yy, msze po łacinie, zaczęto śpiewać pieśni łacińskie, rorate celi prawda, po łacinie, yy, na tyle się te roraty rozrosły, i były tak przepiękne liturgicznie, że, no, że cały kościół pękał sz, w szwach. To było wydarzenie liturgiczne, artystyczne. Wszyscy wiedzieli, że u Dominikanów u Jana Góry to nie jest zwykła liturgia, tylko to jest wydarzenie artystyczne. I to ciekawe, że, że wydarzenie artystyczne nie musi być teatrem, tylko może być liturgią kościoła. Może być, można, może piękno. Może być przekute na doświadczenie religijne. I tak było ja na góry poprzez liturgię ściągał ludzi. Liturgia przyciągała tysiące ludzi. Kościół były takie czasy, kiedy Jan Góra był już pasterzem szkół średnich, i nasz Kościół, który nie jest taką wielką bazyliką, tam się. Hmm, no, kiedy kościół jest nabity, to jest półtora tysiąca ludzi, ale to już jeden przy drugim stoi. I tyle było. Półtora tysiąca ludzi, nie było wolnego miejsca. Nie można było się przecisnąć. Męż się kościelno nie przecisnęła na tych nabożeństwach. Tylu ludzi przychodziło. I przychodzili, mimo tego, że do Dominikanów no, nie za bardzo wolno było przychodzić. Była kamera wymierzona, prawda, przez UB, na, na, która wychodziła na, na, na krużganki naszego kościoła, które, poprzez które trzeba przejść, żeby wejść do kościoła, i to wszystko było rejestrowane. To były takie dosyć trudne czasy, i ludzie przychodzili. I w tym czasie też y, powstawały różne inicjatywy wspaniałe. Na przykład jest taki Bart Poznański, słynny, który pisze teksty, sta, y, posługując się y, poezją staropolską, czy Wykorzystując te, tą poezję staropolską i pisząc muzykę, mianowicie Jacek Kowalski. I Jacek Kowalski zawsze robił, no, za inicjatywą Jana Góry, tak zwane szopki bożonarodzeniowe. No, wszyscy wiemy, czym są szopki bożonarodzeniowe, ale to było pisane pięknym tekstem. Była piękna muzyka. Pani Krystyna Feldman, nieżyjąca, czyli ta babcia z Kiepskich przygotowywała studentów do recytacji i było wielkie wydarzenie przygotowania takiej szopki. Było wiele różnych wspaniałych inicjatyw. W czasie wakacji wędrowaliśmy, wtedy nie było ani Jamnej, ani nie było Lednicy. To było późniejsze odkrycie Jamna i Lednica. Jan Góra z młodzieżą wędrował po górach i wakacje wyglądały w ten sposób, żeśmy jechali w gorce, ja byłem z nim w Gorcach Mieszkaliśmy w chatce góralskiej, tam do, do wypasu owiec, na dmuchanych materacach, bo karima, karimat wtedy jeszcze nie było. Jeden przy drugim. Góra też leżała na, na, na takim dmuchanym materacu. Tak noc spędzaliśmy. E, msza była na kamieniu, na polanie to pamiętam na kudłoniu, na polanie stawieniec i msza polowa. Wspaniała, były śpiewy, gitary. Czytaliśmy teksty papieskie, czytaliśmy, pamiętam, też teksty różne, między innymi Leszka Kołakowskiego. Przygotowywaliśmy też, każdy miał przygotować jakiś tekst o, o, o świętym swoim patronie. No i wędrowaliśmy po górach. Góra, na przykład, ojciec Jan Góra bardzo kochał Matkę Bożą. I uczył młodzież różańca. Niektórzy w ogóle nigdy wcześniej różańca nie odmawiali. Wśród tych ludzi, którzy przychodzili do Jana Góry, to byli często ludzie, którzy uciekali z katechezy. Było to 100 lat temu, ale ludzie, którzy uciekali z kateches, nie chodzili na katechezy. Nie były wtedy w tej katechezy w szkołach, tylko w salkach katechetycznych. I ci uciekinierzy przychodzili i odkrywali kościół u Jana Góry. No i oni często nie, nie byli też z różnych rodzin. Nie znali różańca, nie umieli odmówić pod Twoją obronę. I z ojcem Janem Górą chodziliśmy po szlakach i odmawialiśmy różaniec idąc. To było wspaniałe. To ludzie się uczyli różańca, idąc w drodze. Odmawialiśmy pod Twoją obronę. Odmawialiśmy anioł pańskich, którzy pierwszy raz przecierali oczy, że są takie modlitwy. I to wszystko było w takich naturalnych, cudownych warunkach. To jakaś była wielka szkoła, Wielu ludzi wspaniałych przeszło przez tą szkołę ojca Jana Góry i teraz, kiedy ojciec Jan Góra umarł w grudniu 21 grudnia, to na pogrzebie spotkałem bardzo wielu ludzi, którzy z tamtych czasów, którzy dzięki ojcu Janowi są w kościele, którzy odkryli drogę swoją duchową. Ojciec nieustannie towarzyszył w jakiś tam sposób ojcu Janowi. Jaka była pierwsza reakcja, kiedy on powiedział, że ma w zamyśle zorganizowanie spotkania dla młodych, na którym od razu wiedział, że będą tłumy, że to nie będzie spotkanie dla kilkunastu, kilkudziesięciu osób? To się tak nie stało od razu. Yy, zaczęło się to w ten sposób, że ojciec Jan Góra najpierw jeździł na jamnu, a jeszcze wcześniej, jak powiedziałem, chodził po górach. I był właściwie nie miał swojego miejsca i domu. W którym momencie odkrył, nie wiem jak to, jak to konkretnie do niego dotarło, że, mu, że powinien mieć dom, założyć dom dla młodzieży w czasie wakacji. No i wtedy pomyślał, a właściwie przyszedł mu z pomocą ojciec Tomasz Pawłowski, znany duszpasterz z Beczki, taki charyzmatyczny, już właściwie mityczna postać, żyjąca jeszcze. A powiedział: Gdzie ty się, wałęsasz, prawda? Gdzie ty w ogóle chodzisz, po jakiś, prawda, jeździsz po zakopanych, po, po, po jakichś innych miejscowościach? Jedź na jamno, to jest niedaleko Paleśnicy, tam gdzie Twój stryj był e, plebanem. Jedź tam, tam jest stara szkoła, ona jest do wzięcia, poproś tylko władze lokalne, no to one Ci to dadzą. No i Góra w ten sposób dostał starą szkołę schronisko PTTK, bo zanim, potem, jak się przestało być szkołą, to było schroniskiem PTTK, zupełnie zrujnowane. Potem dostał ziemię, potem znaleźli się sponsorzy, że, 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 dost, że dokupił jeszcze ziemi, także miał ziemię, las, kilka domów, no i powstała Republika Jamnejska, czyli wioska wiary. Ale mieliśmy takiego przeora Tadeusza Klichowicza, który mówi, co ty robisz za, za wariactwa, gdzie ty jeździsz 500 kilometrów z młodzieżą w góry? A w Wielkopolsce to co? Nic nie będziesz robił? No i Jan Góra, tak właściwie przyparty do muru, zaczął szukać z tym, z tym przeorem jakiegoś miejsca, żeby w Wielkopolsce założyć taki dom dla młodzieży, że młodzież by przyjeżdżała, bo Jan Góra zawsze marzył o tym, żeby Kościół był domem, a, ale myślał konkretnie, więc musi być konkretny dom, ziemia i on, który będzie tą młodzież przyjmował i razem z tą młodzieżą tworzył dom. No, i szukali różnych miejsc, jakieś stare dworki im proponowano, to wszystko, wszystko nie pasowało. A ktoś mu podpowiedział, że, że jest ziemia na Lednicy do kupienia, że, że, że trzeba to kupić, że znajdą się sponsorzy. No i w ten sposób zrodziła się idea, żeby na Lednicy. A potem się zrodziła idea, żeby była ryba. A potem, żeby, żeby był papież. Przy tej rybie, no to papież przyleciał, prawda? Jak nie mógł być, to przyleciał helikopterem i przeprowadził młodzież lecąc helikopterem nad Bramą. A potem papież powiedział: Skoro chwyciła ryba, no to trzeba ciągnąć, prawda? Bo, bo ryba chwyciła. No jak było pierwsze spotkanie z papieżem w helikopterze, prawda? Który błogosławił z helikoptera i he lecąc helikopterem nad Bramą, Przeprowadził młodzież w trzecie tysiąclecie, bo to jest określenie papieża, brama trzeciego tysiąclecia. No to i, i była zachęta, żeby ciągnąć, bo ryba chwyciła. No to Jan zrobił drugie spotkanie, trzecie spotkanie, coraz więcej ludzi, czwarte spotkanie. W końcu było 100 tysięcy ludzi. i W końcu wiedział, że to jest jego powołanie. Za każdym razem papież przysyłał e, orędzia, za każdym razem papież zapraszał ją ja na górę do siebie. Jan Paweł II wiedział, że to jest ważna rzecz, to co robi Jan Góra, że to jest rzecz opatrznościowa. Jan Paweł II wiedział, że Jan Góra ma polską młodzież no, no w jakimś kadrze, w jakimś, prawda, duży, no, ma zaprosić, przeprowadzić w czasie I dlatego była ta, ta brama. To się zrodziło jakoś tak nie wiadomo jak. To, to się zrodziło. Z rządzeniami Bożej opatrzności, aczkolwiek Jan Góra był bardzo otwarty na działanie Boże. Bo za jego powierzchownością takiego człowieka radosnego, wesołego, dowcipnego, prawda, kryła, za tą powierzchownością kryła się jakaś, jakaś, jakaś głębia i to był człowiek, który szukał Boga i pytał Boga, co ma robić. Szukał też inspiracji u papieża. No i to Miał kilka źródeł zasileń i dlatego to się tak zrobiło, tak się porobiło, tak się nam wydarzyło, że powstała Lednica. Także no, to, wielkie, to wielkie wydarzenie, wspaniałe, które wciąż trwa i jest jakimś też nadal dla nas dzisiaj, kiedy Ojca Jana Góry nie ma wśród żywych, ale jest w niebie, tak wierzymy. To jest jakieś też wielkie zobowiązanie wobec tego dzieła, wobec Jana Góry. My się czujemy bardzo zobowiązani. Ojciec spotkał ojca Jana, kiedy był bardzo młodym człowiekiem i, i ten jego charyzmat już wtedy pociągnął. Ale jak ojciec uważa, co dzisiaj? Przecież jeszcze rok temu ojciec Jan organizował kolejne spotkanie na letnicy. Wcale już nie był młody, już był dość posunięty był. wiekiem, mhm. a jednak porywał kolejne pokolenia młodych. To znaczy tak. Y Jan Góra rzeczywiście się zestarzał w sensie, że w takim sensie, że, że osłabł i stracił trochę sił i, i wigoru. To było widać. Już nie był taki zabawny zawsze, jak to kiedyś potrafił, prawda być człowiekiem orkiestrą. Taki nie był. Ym, niby miał tysiące ludzi, bo miał tysiące ludzi. Tysiące ludzi przyjeżdżało na Lednicę, ale już powiedzmy kiedy się zbliżała Lednica i trzeba było zorganizować spotkania na Lednicy w czerwcu, mówię o tym dużym spotkaniu dla młodzieży, no to powiedzmy było 100 osób. Ale na co dzień miał kilkadziesiąt osób. A czasami go już widziałem, kiedy właśnie był trochę takim już zmęczonym człowiekiem, że był sam. Po mszy świętej czasami ludzie się już rozbiegali, co się wcześniej nie zdarzało i przechodziłem wokół koło tego pokoju, gdzie on przyjmował jego, jego gabinetu, otwartego zawsze, zawsze otwartego i patrzę, siedzi sam. I tak mi trochę żal się go zrobił. on zawsze czekał na, na ludzi. Yy, ale co, bo żeby wrócić do pytania, co, co, co w nim było takiego nadzwyczajnego? Ja myślę, że yy, no niewątpliwie to, że był takim człowiekiem orkiestrą, pełnym pomysłów i człowiekiem niezwykłego uroku osobistego, bo Ci, którzy go znają, pani też go poznała zapewne, to, to wiedzą, że to człowiek niezwykły. taki no Wspaniały, rzadko się takie spotyka osoby tak, tak barwne, tak, tak ciekawe. Tak, I też tak otwarte na, na, na drugą osobę. Jan Góra zawsze on się umiał spotkać z osobą, i zawsze to było spotkanie osobowe. I go nie interesowało, co ja nie umiem, czego ja nie umiem. Albo jakieś tam, nie wiem, to, co jest w moim życiu czymś tylko tłem, tylko jego os moja osoba go interesowała. Tak każdy mógłby powiedzieć, kto go spotkał. Więc to ludzi ujmowało, że on taki był. Ale myślę, że to, co jest naj najwspanialsze, to był, że potrafił być duchowym ojcem. On to robił z pewnym kosztem, ponieważ, jak wiadomo, do Jan Góra jest, był dominikaninem. Mieszkał w klasztorze. Ja z nim mieszkałem przez ostatnie kilkanaście lat w jednym klasztorze. Ostatnie lata przez ścianę sąsiadowaliśmy. I w klasztorze też tak może być, że te, te, te zajęcia klasztorne czasami się są tak już przem pomnożone, że może, być nie mieć, może nie być czasu zabraknąć, żeby mieć czas dla ludzi. I są takie Osobowości zakonne, które czas spędzają tylko i wyłącznie w klauzurze, bo jesteśmy zakonem klauzurowym. Jan, to jest pewne zobowiązanie też wobec braci, no bo my prowadzimy życie wspólne. Więc jesteśmy jakoś zobowiązani, żeby dla tych drugich braci też być. Ale Jan Góra miał coś takiego, że on uważał, że on ma być przede wszystkim duchowym ojcem dla innych. Dlatego mniej go było w klasztorze, no bo nie mógł być wszędzie, a cały dzień był dostępny dla młodzieży. I przychodzili do niego ludzie cały dzień, czasami kapali. Ktoś zawsze był, zawsze coś od niego chciał, roz, roz, rozmawiał z ludźmi na, 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 na najróżniejsze tematy, czasami trudne. Wbrew pozorom był człowiekiem otwartym na ludzi, na ich problemy. Umiał słuchać, umiał doradzić. Więc myślę, że to było niezwykle ważne, czyli jeszcze raz był duchowym ojcem. To nie był ksiądz, który tylko pokazuje się ludziom, a ma swoje życie. Bywa także życie na plebanii, prawda? A, a, po, a poza plebanią się tylko pokaże, prawda? I pobłogosławi, ale go nie ma tak naprawdę. Jego życie to było ludź, życie z ludźmi. Taki był, całkowicie oddany ludziom. Całkowicie oddany sprawom bożym. To nie był człowiek, który prowadził podwójne życie. To może mocno brzmi. Nie prowadził podwójnego życia. Nie prowadził życia dwuznacznego. To już może łagodniej brzmi. To był całkowicie jednoznaczny. I miał oczywiście swoje też śmiesznostki, za dużo jad, prawda. No można mu tam pewnie jakieś wady powytykać, prawda. Miał wady. Jak, jak ktoś by chciał szukać dziury w całym miał wady. Oczywiście miał wady. Ale jedną miał rzecz podstawową: on był całkowicie zorientowany na sprawy Boże. I, i, nie można, i ktoś, kto go bliżej zna, znał, to wiedział, że to nie jest ksiądz udawany. Że to nie jest jakieś sztuczydło, albo że człowiek, który tylko z wierzchu jest pobo, po, pobo, pobożnym księdzem. On, nie, on z wierzchu czasami z powierzchowności mógł się wydawać ludziom, którzy go przypadkowo spotkali, że on wcale nie jest jakiś pobożny. On był rzekiem bardzo pobożnym. Dlatego na Lednicy, prawda, ci, którzy są teraz, my jesteśmy, prowadzimy dalej Lednice, dzieło Lednickie. Bo ja jestem jednym z przedstawicieli tych, którzy prawda, tą Lednicę dalej mają popychać. I uważam, że sprzeniewierzymy się Janowi Górze, jego duchowi, duchowi Lednicy, który zaszczepił Jan Góra. Jeżeli tylko będziemy, bo to łatwo naśladować, ja na górę tym bardziej że są wyrobione pewne kolejne schematy i pomysły, że prawda kolejne fajerwerki, które no, to jest wszystko wspaniałe i z pewnym okraszeniem prawda, tego wydarzenia duchowego jako lednica, ale jeżeli zapomnimy o, o, o tym duchowym przesłaniu. Te wszystkie, prawda, balony, spadochroniarze, samoloty, kolorowe dymy, cekiny, nie wiem co jeszcze, skakanie, welony, prawda, balety to wszystko jest po coś, ale podstawą jest sprawa poważna, czyli więź z Jezusem, wybór Jezusa, Eucharystia. Jan Góra takim poważnym człowiekiem był i cenił sobie ludzi poważnych, yy, chociaż. Yy, nie był to człowiek nudny i, i, prawda, i schematyczny, więc myślę, że to, o tym trzeba pamiętać. I, no i właśnie to: te, te dwie cechy. To, że był człowiekiem poważnym duchowo, na serio szukał Jezusa. Czym był starszy, tym był jeszcze bardziej wyrazistszy w tym. Umarł, chcę przypomnieć, odprawiając Msze Świętą, mając stółę na, przewieszoną przez, przez szyję prawda, na ramionach. Umarł w butach jak żołnierz Chrystusowy. Takiego zresztą go spotkałem, kiedy wróciłem do klasztoru. Minutę po jego śmierci leżał na podłodze w swoim biurze w czerwonej stule Lednickiej, w habicie białym, prawda, rozerwanym habicie, ponieważ robili reanimację. Pół godziny trwała. I takiego człowieka spotkałem. Takiego zobaczyłem ja na górę. Tak umarł. I on taki był. A był człowiekiem niezwykle poważnym. Wszystko było podporządkowane Bogu Kościołowi. Wiedział, on też to, co nie było, to było niesamowite też, on, on, on był człowiekiem bardzo inteligentnym, wręcz przenikliwym. I on też zdawał sobie sprawy z, kościele, z słabości w kościele. Przecież wielu ludzi odrzuca kościół, wielu krytykuje tylko kryty są tacy, którzy tylko krytykują. On widział też te różne śmieszności, słabości, Pewnych rzeczy nie chciał powielać, bo uważam, że to by było niedobre, ale kochał Kościół. I, i na przykład mnie to wzruszało, jak on potrafił za, za, tak przygarnąć księży, że tysiącami ich zapraszał na lednicy: grubych, chudych, mądrych, mniej mądrych, pobożnych, mniej pobożnych, świętych i kryzysujących, wszystkich, zakonnice, prawda. I on wszystkich ich zapraszał i jakoś ko kochał ich, no, no kochał Kościół. On był niezwykle przywiązany do Kościoła i tą miłość do Kościoła nieidealnego, czasami takiego chr chromego, prawda? no bo ludzie są chromi w Kościele, on tą miłość próbował przekazać młodzieży, która często jest taka krytyczna, albo, albo środowiskom, z którymi też się spotykał, które takie zdystansowane w dzisiejszych czasach do Kościoła. On mówi, no kochajcie ten Kościół, nie, nie stojcie z boku, tylko się zaangażujcie, nie krytykujcie, bo sami wylejecie Wodę prawda, z kąpiel, prawda, dziecko skąpielą wylejecie, prawda? I sami wylecicie z tego kościoła. No, to tak bym to powiedział. To, co ojciec już też powiedział, ojciec Jan Góra widział trochę więcej niż wszyscy i on miał taki niesamowity zmysł do tego. Czy nie jest tak, że dzisiaj zupełnie inaczej się też odczytuje to hasło kolejnej letnicy, to Amen, kiedy jego już nie ma? Hmm. Jan Góra rzeczywiście, no może tak co, co do pierwszy, pierwszej części pytania, rzeczywiście widział więcej. Nie wiem na czym to polegało, a on widział więcej. Sam zresztą mówi, mówił często, że uważaj, bo ja widzę wszystko. Widzę. Gdzieś to oko miał tu, prawda, tak, jak, to święta, jak to święta Katarzyna Ze Sieni mówiła prawda, o, o oku, tutaj, że tu jest też oko. Yy, i Jan Góra widział wszystko, był z niezwykłym obserwatorem, dlatego myślę, że dlatego potrafił odczytywać znaki czasu, potrafił zobaczyć, co jest potrzebne, rozumiał młodzież, cały czas szukał języka, który byłby adekwatny do, do sytuacji, do czasów, w których żyjemy. On cały czas poszukiwał języka niby się posługiwał takim dosyć wyrafinowanym językiem, bo to człowiek, którym był człowiek pióra jednocześnie, prawda? I słowa mówionego niby tego samego języka się trzymał, no bo język polski ma swoją tradycję i on znał dobrze tą tradycję i kulturę języka, ale z drugiej strony się dostosowywał do młodzieży, ale nie w prostacki sposób, żeby mówić tak jak młodzież zupełnie gada. Zawsze był trochę inny, ale próbował do nich dotrzeć. I to wynikało z jego spostrzegawczości. Widział w Kościele też różne rzeczy, wspaniałe przede wszystkim, złe też, i tych unikał jak ognia. I unikał też, żeby nie, nie, nie być księdzem takim sztucznym, pełnym patosu, pretensjonalności. Tego, tego nie cierpiał. Um. No właśnie, i ta spostrzegawczość sprawiała i jednocześnie jego poszukiwanie Boga, że, że, że potrafił dotrzeć do młodzieży. A myślę, że dzisiaj, kiedy ojciec Jan Góra umarł, to nas, do ludzi, którzy go otaczali, do środowiska poznańskiego przede wszystkim, ale myślę, że nie tylko, nagle dotarło kim on jest. Wcześniej jakbyśmy nie wszyscy go doceniali. Ojciec Jan Góra nawet był taką osobą, że on, ponieważ od ludzi dużo wymagał, zapraszał ludzi: chodź, chodź tutaj, chodź, chodź. Poparz mi w oczy, ty się do tego nadajesz, prawda? I zadawał zadania. Miał taki charyzmat, a jednocześnie był czasami osobą trudną. Był, mówił czasami językiem, on miał taki trochę sarmacki sposób wyrażania się, czyli dosadny, i czasami potrafił, jak coś tam, ktoś nie, czegoś nie, tych wymagań jego nie spełniał, to potrafił go ochranić. Niektórzy powiedzieli, to ja sobie pójdę w takim razie, i niektórzy sobie poszli. I kiedy ojciec Jan Góra umarł, to wielu z tych ludzi, większość z tych ludzi przyszła. I oni nagle odkryli, nie wiadomo, jak to się stało, nie wiem, od, odkryliśmy, ja sam odkryłem, że to był większy człowiek niż mi, niż mi się nawet to wydawało na co dzień, chociaż wiedziałem, że to jest ktoś niezwykły. Ale po śmierci byliśmy przekonani, i mamy takie przekonanie, że to był człowiek niezwykły. Wielki. I, I w związku z tym mamy też takie poczucie, ja mam też takie poczucie, że Lednica, która no w tym roku będzie dwudziesta, że to nie jest takie byle co. To nie jest coś, czego może nie być. To nie jest coś, co jest przez jednym z jakichś prawda, wydarzeń w kościele. To nie jest tak. To jest coś bardzo ważnego. I to, to, to poczucie, poczucie ważności dzieła, myślę, że, że ono jest jak gdyby ono jest bardziej wyraziste po śmierci Ojca Jana Góry. My mamy też wobec niego jakiś dług, mówię o jego wychowankach. Jakieś zobowiązanie wobec tego człowieka. Myśmy naprawdę wiele otrzymali. Ja sobie nie wyobrażam swojego życia i tysiące ludzi. Bo o, Jan, o Janie Górze, to, kiedy mówimy o Janie Górze, to można, to trzeba mówić właściwie w tysiącach, prawda? To był człowiek, który oddziaływał na tysiące ludzi, zwłaszcza kiedy wtedy, w tym czasie, kiedy powstała Lednica. Są setki tysięcy ludzi. Na każde spotkanie przyjeżdżało kilkadziesiąt tysięcy ludzi, to trzeba pomnożyć przez dwadzieścia. To mamy skalę, jeszcze nie mówiąc o tym, Wtedy mamy wyobrażenie skali, nie mówiąc o tym, ilu ludzi, prawda, jeszcze słucha gdzieś z, z odległości, oglądając, nie wiem, in w internecie, szperając, prawda, i przyglądając się wydarzeniom na lednicy. Więc człowiek wielkiego oddziaływania, rezonował moc mocno. I, i myślę, że, że zdajemy sobie sprawę z tego, jak to jest ważna sprawa. Tym słowem Amen, ja jeszcze pozwolę sobie wrócić A, no do tego hasła A, letnickiego. Tak, to Tym słowem to... Amen się kończy w sumie każda modlitwa. To jest właśnie ten koniec. Mm. Czy nie ma ojciec takiego przekonania, że, że to życie właśnie ojciec Jan Góra wtedy w grudniu 2015 roku powiedział to swoje Amen? Mhm. No, historia tego Amen to jest taka: mianowicie znaną postacią w polskim kościele jest ojciec Karol Meissner, Benedyktyn który ma w tej chwili blisko 90 lat jest chory na raka. Benedykt ten z lubinia, koło kościana. Człowiek instytucja, człowiek, który przygotowywał młodych ludzi do dojrzałości bycia mężczyzną, do, do bycia kobietą. to jest lekarz, który, który wielu ludziom pomagał w sytuacjach ich trudności małżeńskich, narzeczeńskich, Uczył czym jest seksualność, mówił takim językiem otwartym, bezpruderyjnym, a jednocześnie bożym. Człowiek niezwykłej dobroci i piękny duchowo. I ojciec Jan Góra bardzo cenił ojca Karola. I w tym roku, w grudniu, była 50. rocznica święceń kapłańskich Ojca Karola. Człowieka niezwykle skromnego. Ojciec Karol, notabene, powiem, że, że jest wnukiem Witolda Lutosławskiego. No, znanego filozofa. Jego kuzynem jest Witold Lutosławski. Inny Ludod, Witold Lutosławski, bo dziadek był Witold, ale kuzyn też był Witold, to z kolei wielki muzyk. Więc człowiek pochodzący z niezwykłej rodziny. Jego babką była Hiszpanka, która była pisarką i, i, i poetką. Była nawet nawet była y, zgłaszana przez rząd Hiszpanii do tego, żeby otrzymać Nagrodę Nobla. Także to jest wielka rodzina i ojciec Karol Meissner obchodził 50. rocznicę swoich święceń. Ojciec Góra y, kiedyś zadzwonił do niego jeszcze przed tą rocznicą i mówi: Gdzie ojciec jest? A on mówi: a no, jestem w szpitalu onkologicznym w Poznaniu. A co ojciec zrobi?' A czekam do lekarza, do onkologa, na wizytę. A ile ojciec już tam siedzi? A siedzę już 6 godzin, jeszcze mi jedna godzina została, bo kolejka jest taka długa. Mówi niesamowite, on mówi, takie dobro narodowe i tak długo czeka do, do lekarza. Mówi, a co ojciec zrobi, tak długo czekając? A on mówi, no odmawiam psalm. A jaki psalm ojciec odmawia? A no odmawiam psalm i, i cytuję, mówi. Jestem Twój, zbaw mnie. I tak w kółko powtarzam: Jestem Twój, zbaw mnie. Amen. No i no to Góra zaszokowany. To niezwykłe świadectwo starego człowieka chorego na raka, który tak się modli w kolejce do lekarza 6 godzin. No i Góra pojechał na tę 50. rocznicę Karola Meissnera do Lubinia. Zresztą zapraszał mnie, mówi Nikodem: jej ze mną. A ja jechałem do sanatorium, ponieważ choruje. I mówię, no to co, jak to sam pojadę? Tak mi się potem zrobiło żal, kiedy już ojciec Jan Góra leżał na podłodze. Mówię, Boże, nie zdążyłem. Mówię, wiedzieć, wiedział. No i pojechał do Lubinia, odprawił mszę, wypowiedział kazanie, które zresztą można wysłuchać na, na YouTubie. I na koniec mu, yy, kazał tym ludziom tam zebranym powtórzyć te słowa ojca Karola i z nimi powtarzał Jestem Twój, zbaw mnie, amen. I tak parę razy powtarzajcie, mówi: Jestem Twój, zbawnian, Ludzie z nim powtórzyli. I te słowa były jak gdyby takie prorocze, bo to jest jak gdyby na odejście. Ale to, co pani też powiedziała, rzeczywiście, Jan Góra, tak jest modlitwa na takich plastikowych karteczkach z ikoną Chrystusa które Jan Góra, tą, te, te karteczki ojciec Jan, Jan Góra rozdawał, na którym jest modlitwa Wybór Chrystusa. Wybieram Ciebie, Jezu Chryste, prawda, o, 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 Tobie powierzam moją prze, przeszłość, teraźniejszość, wieczność i tam jest zawsze Amen, prawda. Jan Góra był człowiekiem, jak powiedziałem, no, poważnym. Wydaje mi się, że w tym, co, o czym mówię w tej chwili, tam się, też się wyraża jak gdyby gdzieś, no, to dojrzewanie Ja na góry, i też dochodzenie, dojrzewanie duchowe. On na serio traktował Boga i w zasadzie też ucząc młodzież poważnego podejścia do Jezusa, i ucząc młodzież wyboru Jezusa, on w zasadzie, w zasadzie też się sam przygotowywał do ostatecznego spotkania z Jezusem. No, bo w tym jest taka pewna eschatologia osobista Jana Góry. Kiedy on tę modlitwę, no można powiedzieć przez przypadek, ale przecież wiemy, że jest opatrzność, tak niezwykle wypowiedział, jestem Twój zbaw mnie", no to przecież jak gdyby sam się przygotowywał na, 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 na spotkanie z Jezusem. I on nas też tak przygotowywał. Czy towarzyszy na przykład ojcu takie myślenie, że Lednica ma kolejnego swojego rądownika? Trochę tak. Jak powiedziałem, Dominikanie, w ogóle Dominikanie, to trzeba powiedzieć, że są mało skorzy do, do robienia, do znajdowania świętości wśród swoich braci. Jan Góra, Jan Góra też miał swoje śmiesznostki, miał swoje wady, nawet. To, to otwarcie niektórzy mówią, ci, którzy, prawda, na przykład, za dużo ja, był. był był trochę obrzatuchem, tak jego lekarka powiedziała. To, to prawda, jest, że tak trochę było. Objadał się z nerwów, prawda? Jak lednica, jak czas, nastał czas lednicy, to straszne się obowiązki pojawiły i stresy. Hmm, więc miał swoje wady. Powiedziałem też o jego języku, że czasami potrafił być taki dosadny, że niektórych to zabolało nawet. Chociaż był, na ogół był człowiekiem łagodnym, i pokojowo nastawiony. Wiem, co mówię. I człowiekiem, który też umiał wyrazić swoje, co jest rzadkiem, powiedział nawet wśród ludzi, wśród zakonników też, że potrafił komunikować swoje pozytywne emocje. On nawet, niektórzy to odbierali jako śmiesznostkę. Ja to odbierałem bardzo pozytywnie, kiedy on mówił, osobom oczywiście, z którymi był trochę w zażyłości, i mówił, że kocham Ciebie. Prawda? Mówił, Nikodem, ja Ciebie kocham. a mówi to jako ojciec. Inaczej to by było oczywiście dwuznaczne. Jak powiedziałem, był człowiekiem jednoznacznym, więc wszystko się, to co on mówi, się odbierało jednoznacznie i, wsp i jako wspaniale odbierałem. Hm. Ja jestem Dominikaninem, więc jestem trochę może bardziej sceptyczny co do takiej szybkiej beatyfikacji ojca Jana Góry. Ale są tacy ludzie, y myślę, że oni może mogą mieć rację, nie ja, którzy uważają, w ogóle nie mają żadnych wątpliwości, że to był człowiek. Święty. Ja wiem, ja bym się... Nie wiem, czy był święty. Nie powiem, czy ani tak, ani nie. Natomiast powiem to, wiem jedno, że był człowiekiem całkowicie oddany sprawom Bożym. On nie żył dla innych spraw. Każdy dzień, jeżeli zaczynam... No w ogóle nie, nie przesadzam, to, to nie jest żadna laurka teraz, bym miał, którą miałbym wymalować przed, przed oczami. Każdy dzień to on się zastanawiał, kiedy się odprawi. Dla niego msza była bardzo ważna, Eucharystia. Jego marzeniem było to, ażeby ludzie wybierali Jezusa, ażeby byli w kościele. Nie miał większego szczęścia, nie widziałem większego szczęścia na jego twarzy niż wtedy, kiedy można było rozmawiać o sprawach bożych, czytać Pismo Święte, mówić o Kościele, czytać Stare Księgi. Czytać o kulturze polskiej zakorzenionej tak mocno w chrześcijaństwie. Pamiętam, jak ostatnio na Lednicy czytaliśmy Pana Tadeusza, różne wątki ciekawe wyciągaliśmy. On był przeszczęśliwy, że, że, że jest w Kościele, że jest księdzem. I w tym sensie, Jan Góra, jeżeli, tak, jeżeli życie zorientowane na Boga jest już świętością, to w tym sensie był święty. Ja myślę, że był kimś niezwykłym. Bardzo mnie to zadziwiło, trochę sceptyka, ale człowieka, który jest w stanie uznać, że on był święty, to jak bardzo jego życie było splecione z działaniem opatrzności. Ja, kiedy pojechałem na, na pogrzeb i zobaczyłem to, co się na tym pogrzebie dzieje. Tą trumnę płynącą, prawda, jak po wodzie, przecież, i przepływającą przez, co prawda była wieziona na lawecie, ale która przekraczała tą rybę. Pamiętam słońce grudniowe, bo to był koniec grudnia. I ty, 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 tych ludzi, ja jakoś czułem niezwykłą atmosferę metafizyczną, nie wiem. To nie było tylko uczucie, to było doświadczenie czegoś niezwykłego. Więc jego życie było związane z działaniem opatrzności, ta jego śmierć jakoś no, no niezwykła. Ja nie widziałem tylu ludzi, którzy, którzy płakali. Nie wiadomo, mogłoby się zastanawiać, no przecież nie, nie dla niektórych to była osoba, którą widzieli tylko w, w kościele. Dlaczego tylu ludzi płakało po nim? To nie był, to nie był płacz jakieś rozpaczy, nie wiem. To nie, to nie był smutek, to nie była tylko żałoba, to była utrata jakiegoś duchowego ojca. I tyle wydarzeń różnych, które się przy tym, wydarzeń, które miały miejsce, niezwykłych, jakich, że, że ja, no, dla mnie to jest jak na dłoni widać działanie Bożej opatrzności. I to tam po raz pierwszy publicznie też no. młodzież powiedziała, że ona go traktuje jako osobę świętą. Tak, no ja myślę, że to będzie pewne... To trzeba też tak wziąć pod uwagę, że tak, z jednej strony jest młodzież, która uważa ojca Jana Górę za osobę świętą. Mają do tego prawo. Z drugiej strony będą dominikanie, którzy będą trochę tutaj tak będą trochę takimi adwokatami diabła, bo to, we wspólnocie się najlepiej kogoś zna, najlepiej się widzi wady, te wady często widać z bliska, no i musi być taka trochę równowaga. Zawsze gdzieś w jakimś procesie, procesie kanonizacyjnym, prawda? No, jest te dwie strony. Więc jak to będzie? Nie wiem. W każdym razie Dominikanie przypuszczam, że są bardziej sceptyczni, aż na pewno nie będą się sprzeciwiali temu głosowi ludu. Lud być może ma lepszy słuch duchowy. Być może tak to jest. Ja sam nie wiem. Na pewno był człowiekiem niezwykłym, mężem Bożym. Czy był święty? Na pewno nie był świętym bez wad. Ale czy świętym ma być bez wad? Tego nie wiem. Chyba nie musi być. Sam już nie wiem. I na pewno był człowiekiem, który porywał za sobą tłumy i to te tłumy, które do dzisiaj są w Kościele i które angażują się chociażby w kolejne lednice. No, potrafił porywać tłumy. To prawda, nie wiem jak to się dzieje. Ktoś, kto by próbował go naśladować, to byłby dosyć śmieszny. Myślę, że mógłbym wymachywać i albo udawać Jana górę, ale to by, było, to by była jakaś karykatura. Ludzie by się, nie, nie musieliby nawet długo czekać, od razu by wiedzieli, że to jest nie to. Więc pewnie z tego co wiem, ci duszpasterze ledniccy, ci główni duszpasterze ledniccy, ja jestem tutaj do pomocy, ponieważ Ja na górę najdłużej znałem. I najbliżej niego byłem, więc jestem do pomocy, ale oni jednak wiedzą, że muszą być sobą, bo inaczej będą śmieszni. Muszą być, musi być ich dwóch, bo nie uciągną, bo Jan Góra więcej ciągnął niż pewnie oni dwóch, a może nasz ich czterech, prawda. To był tytan pracy. No bo to był człowiek, jakby się zastanowić, ja myślę, że, że przyciągał tłumy, ponieważ był człowiekiem charyzmatycznym. To jest charyzmat. To jest dar Boży. Ja nie wiem, na czym to to polega. To jest charyzmat. Jak widziałem Jana gór, braci Jana Góry. Jan Góra ma trzech braci. Każdy mieszkał gdzie indziej. Żaden z nich nie jest księdzem. Tylko Jan Góra był księdzem. To oni niby od, od tej samej matki, od tego samego ojca niby te same geny pewnie mają, ale to nie geny o tym decydują, tylko jakieś namaszczenie Boże, bo oni nie mają tego czegoś, co miał Jan Góra. Tego charyzmatu, prawda? Zresztą opowiadali mi bracia, co mnie bardzo zdziwiło, mianowicie, że Jan Góra, jak był dzieckiem, to zakładał koc, tak z jego zabawy czasami wyglądał, że zakładał koc, koc, to była jak kapa, którą ksiądz zakłada, i gdzieś jakąś drewnianą monstrancję sobie zrobił, i, i zawsze szedł w procesji jako dziecko z, z drewnianą monstrancją. Oni musieli być tylko po boku, bo on chciał być księdzem. Więc Gdzieś tam to jego powołanie, gdzieś od samego początku było. To był człowiek jakoś wybrany. Albo znana historia, że kiedy był w paleśnicu swojego stryja, księdza, plebana starego. I ten pleban stary, prawda, wiejski ksiądz, yy, miał Gosposie. Ta gosposia to był, nazywała się honorka. Miała, z tego co zapamiętałem, ple, taki warkocz i dwa zęby tylko. Była stara ale oddana plebanowi. I Jan Góra jako dziecko gdzieś tam wszedł pod łóżko i kota szukał. Chciał wyciągnąć kota z podłóżka, a do niego honorka mówi, Jasiek! Co ty tam robisz? Wychodź stamtąd, przecież ty masz być księdzem. Co tam robisz pod łóżkiem? I tak pierwszy raz Jan Góra to opowiadał. Zresztą pisał o tym, usłyszał, że mam być księdzem. I on chciał być księdzem. To jest człowiek wybrany. Człowiek charyzmatu. Dlatego Myślę, że, że to tłumaczy jego dary, to tłumaczy jego życie. Tego nie da się wypracować. Ksiądz, który chce być, który wybierze pobożność, albo nawet sam będąc pobożny, prawda? Autentycznie pobożny, no jeszcze nie będzie takim Janem Górą. Jan Góra miał charyzmat i był pobożny. Czym był starszy, tym był pobożniejszy. Czym był starszy, tym był bardziej ojcem. Na początku chciał być katolickim intelektualistą. Udzielał się w tygodniku i patrzył z otwartą gębą na, na redaktorów tygodnika powszechnego. Potem stwierdził, że to nie to, że, że taki intelektualizm go nie do końca interesuje, aczkolwiek zawdzięczał i tamtemu środowiskowi coś. Poszedł dalej i, jak, o ile dobrze pamiętam, on sobie bardzo cenił, że przyjeżdżał tutaj też do Częstochowy, współpracę z Niedzielą. Był człowiekiem, który chciał być blisko ludzi, nie gardził pobożnością ludową, tylko ją wywyższał i skarby wyciągał. Prawda? Robił to, co niektórzy intelektualiści w ogóle mieli, prawda? nikt to nie interesował, uważali, że to są jakieś przeżytki. Więc był człowiekiem, który łączył wiele środowisk, tradycji, Człowiek Niezwykłego charyzmatu. Z jednej strony intelektualista, bo to był człowiek, człowiek intelektualista, on, to jest człowiek, który tysiące książek przeczytał, który no, miał też doktorat, prawda? napisał o świętym, doktorat o świętym Stanisławie, biskupie. Był człowiekiem, który jeździł swego czasu za granicą. Za zwłaszcza do Francji. Wiele się tam nauczył. Był u. kiedyś go za zaprowadzono, zawieziono do Marty Robin. Był w Teze. Jeździł do Lourdes. Uczestniczył w różnych sesjach naukowych. W saint bom na południu Francji, odkrył Marię Magdalenę, która go zainspirowała do tego, żeby zbudować pustelnie Marii Magdaleny na Najamnej. Więc był człowiekiem niezwykłym, wspaniałym, którego bardzo brakuje, ale którego duch nas prowadzi. No i niewątpliwie takich ludzi tak przejrzystych, tak oczywistych, tak jasnych potrzeba nie tylko w gronie kapłanów, no i w sumie tak naprawdę w każdym środowisku. I chyba tym zakończymy naszą rozmowę, bo można byłoby ją kontynuować jeszcze przez czas długi ojciec Jan Góra, człowiek skarbnicy, o której pewnie jeszcze długo można byłoby mówić, ale chyba tu powiemy stop i być może jeszcze do jakiejś kolejnej rozmowy. Dziękuję mhm. serdecznie. Bardzo dziękuję.